Witajcie, witajcie. Witam wszystkich. Pojawiajcie się powoli, powoli. Albo szybko. Już udostępniam. Żeby większy zasięg był. Witaj, Łukaszu. Witam ciebie. Jak tam? Jesteśmy, jesteśmy. Melduję się. Witaj, Łukaszu. Pojawiajcie się, pojawiajcie się. Jeszcze raz udostępnimy. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie kłopotu z wyświetlaniem tych wiadomości, z widzeniem tych wiadomości. Zobaczymy, jak to będzie. Łukasza na razie wiadomość widzę. Witam ciebie. Witam jakąś drugą osobę. Już dwie osoby jesteśmy. Będziemy za chwileczkę zaczynać. Witam, witam wszystkich. Tradycyjnie spotykamy się co niedziela na takim naszym wspólnym śpiewaniu, rozważaniu i rozmyślaniu w ten majowy przedwieczór, bo dzień coraz dłuższy, co dla mnie jest bardzo, bardzo fajne i cieszę się z tego, że ten dzień jest dłuższy. Słuchajcie, ja dzisiaj chciałem rozpocząć tym, co gra mi w duszy. Niech ten pierwszy utwór poleci. Witajcie wszyscy, którzy się pojawiacie w międzyczasie. Witaj, Kasiu. Dzięki za serduszko. Pierwszy utwór Miłość. Zacznę utworami z pierwszej płyty GPS na niebo. Utworami, do których słowa są... Słowa napisała Święta Matka Teresa z Kalkuty. Witaj, Krzysiek. Witam serdecznie. Miłość. Od tego rozpocznijmy. To mi gra w duszy. To czym przepełnione jest serce me, płynie też przez usta me. To czym przepełnione jest serce me, płynie też przez usta me. Będę więc mówił o miłości, będę więc mówił o miłości, będę więc mówił o miłości, będę więc mówił o miłości. Czym przepełnione jest serce me, płynie też przez usta me. To czym przepełnione jest serce me, płynie też przez usta me. Będę więc mówił o miłości, będę więc mówił o miłości, będę więc mówił o miłości. Będę więc mówił o miłości. Miłość, to mi w duszy gra, więc od tego rozpocząłem to nasze dzisiejsze spotkanie, już tradycyjne, niedzielne o godzinie 19:00. Od 15 marca spotykamy się z tymi, którzy chcą oczywiście. Witam nowe osoby. Witaj, Januszu. Witaj, Martyno. Witaj, Pawle. Kocham takie wieczory. Cieszę się. Cieszę się. Myślę, że mam nadzieję, że nie jesteś, Łukaszu, jedyny,
który do tych, na te niedzielne wieczory oczekuje i czeka z takim, no, pewną dozą oczekiwania, tak, wyczekiwania. Słuchajcie, królowo, miesiąc maj dla mnie jest wyjątkowo, no, maryjny, nie tylko dla mnie. Pojawiają się nabożeństwa majowe. Dla mnie modlitwa różańcowa jest bardzo ważna. W związku z czym teraz na cześć królowej różańcowej postanowiłem wykonać utwór. Komentujcie, czy wszystko dobrze, czy słychać, czy widać, czy coś poprawić trzeba, żebym wiedział, jak to wygląda. Witaj, Katarzyno. Królowo. Świętego, ukaż Twoją moc nam, którzy klęczymy przed Tobą w modlitwie. Udziel łaski nam, której potrzebujemy. Królowo Różańca Świętego, pozdrawiamy Cię. Łaski nam, której potrzebujemy. Królowo Różańca Świętego, pozdrawiamy Cię. Świętego, ukaż Twoją moc nam, którzy klęczymy przed Tobą w modlitwie. Udziel łaski nam, której potrzebujemy. Królowo Różańca Świętego, pozdrawiamy Cię. Udziel łaski nam, której potrzebujemy. Królowo Różańca Świętego, pozdrawiamy Cię. Łaski nam, której potrzebujemy. Królowo Różańca Świętego, pozdrawiamy Cię. Udziel łaski nam. Królowo Różańca Świętego, pozdrawiamy Cię. Pozdrawiamy. Królowo, miesiąc maj to miesiąc maryjny i dlatego też postanowiłem ten utwór jako drugi wykonać. Witam nowe osoby, witaj Piotrze. Cieszę się, że jesteście. Mam nadzieję, że wspólnie porozważamy, pomyślimy. Tytuł dzisiejszego koncertu to Ludzie, a do tego utworu dojdziemy w międzyczasie gdzieś tam. Ale każdy człowiek przeżywa różne chwile, nie tylko te wzniosłe i cudowne, ale również takie, które kosztują. I czasami dobrze jest zastanowić się, czy tak naprawdę my sami jesteśmy w stanie wszystko ogarnąć.
Powerbank. Dziękuję przy tej okazji Damianowi, mojemu chrześniakowi, który piękną animację stworzył i na YouTubie można zobaczyć taki ala teledysk z wyświetlanym tekstem do właśnie tego utworu. Dzięki, Damian. Powerbank. Sam nie dam rady. Dam rady, zrozumiałem to. Potrzeba mi Twej mocy, Panie, łaski ześlij mi. Sam nie dam rady, zrozumiałem to. Potrzeba mi Twej mocy, Panie, łaski ześlij mi. Ile człowiek musi paść, ile razy musi wstać, ile mamy wylać łez, by zrozumieć, że sam nie dam rady. Zrozumiałem to. Potrzeba mi Twej mocy, Panie, łaski ześlij mi. Sam nie dam rady, zrozumiałem to. Potrzeba mi Twej mocy, Panie, łaski ześlij mi. Ile mam trudności przejść, ile razy życie ma dać mi w kość, ile razy zranią mnie, bym zrozumiał, że sam nie dam rady. Zrozumiałem to. Potrzeba mi Twej mocy, Panie, łaski ześlij mi. Sam nie dam rady, zrozumiałem to. Potrzeba mi Twej mocy, Panie, łaski ześlij mi. Powerbank. Taki jest tytuł tego utworu, który przed chwilą zagrałem. Witam nowe osoby. Witaj Aniu. Witaj Pawle. Witam serdecznie. Cieszę się, że jesteście. Myślę o dniu to utwór, który powstał w czasie kwarantanny domowej przymusowej. Do słów, na podstawie słów papieża Franciszka. Gram go już tak naprawdę od początku, więc mam nadzieję, że gdzieś tam w refrenie, a refren to myślę o dniu i tyle. Mam nadzieję, że się włączycie. Myślę o dniu, kiedy wyjdę na zewnątrz, jak się znów spotkamy. Myślę o dniu. Myślę o dniu. Thank you.
myślę o dniu, kiedy kawa w barze, uściski i bieganina powrócą do naszego życia. Myślę o dniu. 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 Kiedy to, co się teraz dzieje, będzie wspomnieniem. Kiedy nasze zwyczajne życie będzie jak prezent, nieoczekiwany i piękny. No i wszyscy, myślę o dniu. 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 Kiedy pokochamy wszystko, co dotąd wydawało się oczywiste, kiedy będziemy wdzięczni za każdą sekundę. Myślę o dniu. Myślę o dniu. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że jesteście, że pojawiają się co chwila jakieś tam nowe osoby. Cieszę się. Słuchajcie, w poniedziałek, ten, który już minął, zostałem poproszony o apel, o nagranie apelu. Dla mnie to zupełnie była nowa sytuacja. Nigdy czegoś takiego nie robiłem. Apel o pomoc dla dwuletniego Filipka. Słuchajcie, nagrałem to w poniedziałek i jak wchodziłem tam dowiedzieć się coś o tym Filipku, bo to znajomi mnie prosili, no to tam kwota wydawała się olbrzymia do zebrania na pomoc Filipkowi, bo kwota ta była w granicach 6 milionów. Brakowało 3, więc no połowy. Ja ten apel nagrałem i z prośbą oczywiście, sam oczywiście też wsparłem. Cieszę się i dziękuję tym, którzy poszli za tym apelem. I teraz będzie ten utwór, który tak jakby był zachętą do tego, żeby pomóc temu Filipkowi. Dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy wsparli tą akcję poniedziałkową. A czas biegnie do słów księdza Sylwestra Gaworka. Witam nowe osoby, które się pojawiają. Mógłbym uczynić więcej, więcej z siebie dać. Więc
serca i dobra. Więcej czułości. A czas biegnie, czas ucieka. Coraz krótsze są lata. Krótsze miesiące, tygodnie i dni. A czas biegnie, czas ucieka. Coraz krótsze są lata. Krótsze miesiące, tygodnie i dni. A czas biegnie, czas ucieka. Coraz krótsze są lata. Krótsze miesiące, tygodnie i dni. A czas biegnie, czas ucieka. Coraz krótsze są lata. Krótsze miesiące, tygodnie i dni. Nie wiem dlaczego dzieje się inaczej. Dlaczego jestem wstrzemięźliwy. Taki małoduszny. Taki skąpy. A czas biegnie, czas ucieka. Coraz krótsze są lata. Krótsze miesiące, tygodnie i dni. A czas biegnie, czas ucieka. Coraz krótsze są lata. Krótsze miesiące, tygodnie i dni. A czas biegnie, czas ucieka. Coraz krótsze są lata. Krótsze miesiące, tygodnie i dni. A czas biegnie, czas ucieka. Coraz krótsze są lata. Krótsze miesiące, tygodnie i dni. Czy zdążę jeszcze serce rozszerzyć? Płomyk miłości zapalić? Czas biegnie, czas ucieka. Coraz krótsze są lata. Krótsze miesiące, tygodnie i dni. A czas biegnie, czas ucieka. Coraz krótsze są lata. Krótsze miesiące, tygodnie i dni. A czas biegnie, czas ucieka. Coraz krótsze są lata. Krótsze miesiące, tygodnie i dni. A czas biegnie, czas ucieka. Coraz krótsze są lata. Krótsze miesiące, tygodnie i dni. A czas biegnie. Dziękuję tym, którzy wsparli akcję Pomoc dwuletniemu Filipkowi. Witam nowe osoby, witaj Michale. I najlepszego oczywiście dla ciebie, dużo zdrowia. Bo to dziś twoje urodziny. Jakiś utwór dla ciebie wykonam, bo obiecałem. Także witaj Pawle, też ciebie witam serdecznie. Słuchajcie, utwór, który dla wielu jest ważny, dzień. Budzimy się z myślą, będę dzisiaj dobry, dzisiaj nie będę się kłócił, będę cierpliwy, a potem się nagle okazuje, że coś wyszło nie tak. Dajcie sygnał, czy słychać mnie dobrze, czy wszystko jest w porządku, bo mam taką nadzieję, ale dajcie sygnał. Budzę się rano, mówię, jak celnik Zacheusz będę rozdawał, jak Szymon będę nosić krzyża innych,
jak Weronika będę ocierać twarze. Mówię, jak Szczepan, dam się kamienować, jak Jezus na krzyżu będę przebaczać, jak Franciszek będę kochać. Wieczorem spoglądam w lustro i widzę Adama, który dopiero co zjadł owoc, Kaina, który dopiero co zabił Judasza, który dopiero co zdradził. Piotra, który dopiero co się zaparł, Piłata, który dopiero co obmył ręce, Judasza, który dopiero co zdradził. Zasypiam na mokrej od łez poduszce. Zasypiam na mokrej od łez poduszce. Zasypiam na mokrej od łez poduszce. A w nocy przychodzi Jezus i pyta. A w nocy przychodzi Jezus i pyta. Miłujesz mnie? Miłujesz mnie? Czy mnie miłujesz? Utwór pod tytułem Dzień. A teraz kilka utworów takich, które jeszcze nie były w tych moich wieczornych koncertach. Pierwszy to Nauka. I słuchajcie, cieszę się, że pojawiają się nowe osoby. Cieszę się, witaj Aniu. Także cieszę się i mam nadzieję, że ten wieczór wspólnie porozważamy, pomyślimy i będzie cudownie. Nauka. Jezu, przybądź do mego serca, módl się ze mną, módl się we mnie. Jezu, przybądź do mego serca, módl się ze mną, módl się we mnie. Abym nauczył się od Ciebie, jak się modlić. Abym nauczył się od Ciebie, jak się modlić. Jezu, przybądź do mego serca, módl się ze mną, módl się we mnie. Jezu, przybądź do mego serca, módl się ze mną,
módl się we mnie, abym nauczył się od Ciebie, jak się modlić, abym nauczył się od Ciebie, jak się modlić. Nauka. Kolejny utwór, który powstał w czasie kwarantanny domowej, to Ty żyjesz. I mam nadzieję, że też ci, którzy są teraz tutaj ze mną w tej relacji na żywo, no to zaśpiewają ten refren już wspólnie, bo już grany był parę razy. Jesteś tu, obok mnie. Czasem nie dostrzegam Cię i myślę, co powiedzieć chcę. Ty żyjesz, jesteś tu, obok mnie. Czasem nie dostrzegam Cię i myślę, co powiedzieć chcę. Jakbym żadnych potrzeb nie miał, jakby troski mnie nie trafiły, kłopot w domu, może bieda, czy choroba, a ja nie wiem, co powiedzieć. Ty żyjesz, jesteś tu, obok mnie. Obok mnie, czasem nie dostrzegam Cię i myślę, co powiedzieć chcę. Ty żyjesz, jesteś tu, obok mnie, czasem nie dostrzegam Cię i myślę, co powiedzieć chcę. Jezu, ratuj mnie, bo nędzny. Jezu, ulecz mnie, bo chory. Jezu, podźwignij mnie, bo upadł. Jezu, ratuj mnie. Ty żyjesz, jesteś tu, obok mnie, czasem nie dostrzegam Cię i myślę, powiedzieć chcę. Ty żyjesz, jesteś tu, obok mnie, czasem nie dostrzegam Cię i myślę, co powiedzieć chcę. Jesteś tu, obok mnie, czasem nie dostrzegam Cię i myślę, co powiedzieć chcę. Ty żyjesz, jesteś tu, obok mnie, czasem nie dostrzegam Cię i myślę, co powiedzieć chcę. Ty żyjesz, utwór, który powstał w czasie kwarantanny. No a teraz dochodzimy do utworu tytułowego, tak jak nazwany jest ten koncert, a mianowicie Ludzie. Do słów Matki Teresy z Kalkuty na pierwszej płycie właśnie piosenka o tym tytule jest. Napisałem muzykę, no i teraz Wam ją
postanowiłem zagrać. Witam nowe osoby, jeśli się pojawiają. Witam Sławka, witam Grzegorza, jednego, drugiego. Witajcie. Ludzie. Ludzie są nieracjonalni, nielogiczni, egocentryczni. Nieważne, kochaj ich. Jeśli czynisz dobro, przypiszą ci ukryte cele. Nieważne, czyń dobro. Spotkasz fałszywych przyjaciół i prawdziwych wrogów. Nieważne, pomóż im. To, co budowałeś przez lata, może być zburzone w jednej chwili. Nieważne, buduj. Uczciwość i szczerość może być pod przyczyną wielu kłótni. Nieważne, bądź szczery i uczciwy. Spotkasz fałszywych przyjaciół i prawdziwych wrogów. Nieważne, kochaj ich. Ludzie. Do słów matki Teresy z Kalkuty. Tekst, który mnie, ilekroć go słyszę, nie mówię o utworze, ale o tekście, no to jakoś tak stwierdzam, że jest prawdziwy. A to, żebyśmy kochali mimo wszystko i robili to, co robimy, dobre, no to wiem, że czasami jest z pewną dozą trudności namoczone, jak to nazwę, tak? I ciężko jest zrobić coś w momencie, kiedy kłody są rzucane. Ale róbmy. Mimo wszystko. Słuchajcie, i drugi utwór taki... Mówiłem, że część takich utworów będzie dzisiaj, których jeszcze nie było podczas tych koncertów tradycyjnych co niedzielę. I teraz jest drugi. Dzisiaj jakiś taki wieczór matki Teresy z Kalkuty mi się zrobił, bo też ten tekst jest jej. Wielką świętą była, wiele pięknych słów wypowiedziała, żebyśmy tylko potrafili część z tych słów wdrożyć do naszego życia, chociażby, żeby być ołówkiem w ręku Boga. Piękna. Natchnienie. Natchnij mnie, o Duchu Święty, aby moje myśli były święte. Działaj we mnie, o Duchu Święty, aby to, co czynię, było święte. Kieruj moim sercem, święty, abym kochał
święte. Czuwaj nade mną, o Duchu Święty, żebym był zawsze święty. Kieruj moim sercem, o Duchu Święty, abym kochał to, co święte. Czuwaj nade mną, o Duchu Święty, żebym był zawsze święty. Natchnij mnie, o Duchu Święty, aby moje myśli były święte. Działaj we mnie, o Duchu Święty, aby to, co czynię, było święte. O Duchu Święty, abym kochał to, co święte. Czuwaj nade mną, o Duchu Święty, żebym był zawsze święty. Natchnienie. Taki był tytuł tego utworu do słów Matki Teresy z Kalkuty Świętej. No a teraz, Michale, drogi, jeśli jesteś, to życzenia najlepsze jeszcze raz składam, a utwór, który Tobie dedykuję dziś, wyjątkowo w dniu urodzin, to utwór pod tytułem Życie, który napisała moja córka, jeśli chodzi o tekst, a ja muzykę. Mam nadzieję, że się włączymy do tego radosnego utworu Michał, 100 lat. Życie jest natchnieniem do robienia tego, co kochasz. Życie jest natchnieniem, natchnieniem. Życie jest natchnieniem do robienia tego, co kochasz. Życie jest natchnieniem, natchnieniem. Życie ma sens. Życie ma sens. Życie ma sens. Życie ma sens. Życie jest natchnieniem do robienia tego, co kochasz. Życie jest natchnieniem, natchnieniem. Życie jest natchnieniem do robienia tego, co kochasz. Życie jest natchnieniem, natchnieniem. Życie ma sens. Życie ma sens. Życie ma sens. Życie ma sens.
co? Wspólnie śpiewamy. Życie ma sens. Życie ma sens. Życie ma sens. Życie ma sens. Kubiak, jeśli jesteś, w dniu urodzin najlepszego jeszcze raz. Dla ciebie. Słuchajcie, czas kwarantanny to taki czas dla mnie, gdzie jestem proszony o różne takie nowości. No i no chociażby pierwszym to było stworzenie hymnu dla Stowarzyszenia Zawsze Razem. A drugie to, co już wcześniej mówiłem, apel z biurka dla Filipka 2-letniego. Teraz właśnie będzie ten hymn z myślą o Stowarzyszeniu Zawsze Razem. To jest stowarzyszenie zajmujące się dziećmi z zespołem Downa. Ja nie jestem inny, inaczej się tylko wysławiam. Mówię to, co myślę, ale jestem taki sam, choć inaczej wydaje się wam. To, co czyni mnie dla was innym, czyni mnie mną. To, co czyni mnie dla was innym, czyni mnie mną. To, co czyni mnie dla was innym, czyni co czyni mnie dla was innym, czyni mnie mną. Zawsze razem skaczę, rozmawiam, zawsze razem. Piszę, tworzę i śpiewam. To, co czyni mnie dla was innym, czyni mnie mną. To, co czyni mnie dla was innym, czyni mnie mną. Czyni mnie mną. To, co czyni mnie dla was innym, czyni mnie mną. Thank you.
Zawsze razem. Zawsze razem. Piosenka, która powstała z myślą o stowarzyszeniu, o tej nazwie. Witam wszystkie nowe osoby, które w międzyczasie dochodzą do wspólnego oglądania. Cieszę się, że jesteście. Te wieczory są dla mnie, dla was, po to, żebyśmy nie zwariowali w tym zwariowanym czasie. Boża moc. Poznałem poprzez lekturę książki pewnego sługę Bożego, ojca Wenantego, franciszkanin. Żył, nauczał w Kalwarii Pacławskiej, tam jest jego grób też. Niedaleko Przemyśla, w pięknych Bieszczadach, w pięknym położeniu. Byłem u niego już przy jego grobie parę razy, udało mi się być, zanosiłem tam modły. Zachęcam, piękne miejsce, cudowne. Chwila na wyciszenie, też sprzyjająca tam, no, przyroda na wyciągnięcie dłoni. No więc tenże sługa Boży, bo jeszcze nie wyniesiony na ołtarze, ani nie jest błogosławiony, ani święty, modlimy się o to, zachwycił mnie tym, co mówił, jak robił, jak działał. Boża moc. Ty dajesz nam, Panie, pomocników w drodze, Ty dajesz nam, Panie, pomocników w drodze, jeśli mam problem z pracą, jeśli jest problem ze zdrowiem, jeśli mam duży kredyt, Wenanty pomoże. Wenanty pomoże. Znam go długo, ale zaciekawił mnie. Sługo Boży, Wenanty, proszę, staw się. Nie znam go długo, ale zaciekawił mnie. Sługo Boży, Wenanty, proszę, staw się. Jeśli mam problem z pracą, jeśli jest problem ze zdrowiem, jeśli mam duży kredyt, Wenanty pomoże. Wenanty pomoże. Wenanty pomoże. A teraz do rozważenia i rozmyślenia pewne słowa, które gdzieś tam kryją się w mojej szufladzie. Mianowicie każdy z nas, człowiek, ma te takie wzniosłe chwile, jak już mówiłem dzisiaj, ale również takie te swoje doliny. Grzechy, które może czasami się powtarzają, z którymi walczymy. Przyzwyczajenia, nie do końca dobre.
I zawsze wtedy pojawiają się wyrzuty. I teraz będzie utwór właśnie o takim tytule. Jestem ciekaw, co o tym utworze wy sądzicie, co o tym tekście wy będziecie myśleli. Czekam na jakieś komentarze dotyczące tego. Wyrzuty, utwór, który leżał do tej pory w szufladzie i czekał na właśnie ten dzień. Wyrzuty to zbudzona pamięć i jej kompanii poruszeni. Obecność minionych czynów w oknie, w drzwiach i w sieni. To przeszłość przed oczami duszy, oświetlona zapałką, żeby pogłębić wiarę, odczytanie ułatwić. To przeszłość przed oczami duszy, oświetlona zapałką, żeby pogłębić wiarę, odczytanie ułatwić. Wyrzuty są nieuleczalne, na to i Bóg nie ma leku. Bo to z jego ustanowienia ten odpowiednik piekieł. To przeszłość przed oczami duszy, oświetlona zapałką, żeby pogłębić wiarę, odczytanie ułatwić. To przeszłość przed oczami duszy, oświetlona zapałką, żeby pogłębić wiarę, odczytanie ułatwić. Utwór, który czekał na ten dzień, leżał w szufladzie długo, pod tytułem Wyrzuty. Ci, którzy słuchali, proszę, dajcie sygnał, co o tym myślicie. Witam nowe osoby, które się w międzyczasie pojawiają, ale my zbliżamy się już do końca, bo zagram jeszcze tytułowy, przepraszam. Tytułowy Nie wątp. Ponieważ po tych wyrzutach mogło nam się zrobić nostalgicznie, to chcę powiedzieć, że na tym nie koniec. Nie wątpmy, nie jesteśmy sami. Jest ktoś, kto nad tym wszystkim czuwa. I tym optymistycznym akcentem chciałem się z wami dziś pożegnać. Dziękuję za obecność, dziękuję za
komentarze, dziękuję za te wszystkie serduszka, które gdzieś tam się pojawiały i lajki. Nie wątp. Skrywasz się, Panie, chowasz przede mną, zostawiasz sygnały, lecz ja nie wszystkie dostrzegam. Siedzę i myślę, czy Ty słyszysz mnie, czy widzisz, czy jesteś, zastanawiam się. Proszę daj znaleźć się, albo Ty. Zawołaj mnie, proszę daj znaleźć się, albo ty, zawołaj mnie. Nie wątp, myślę sobie, nie moja wola, lecz Twoja nie dzieje się. Ty najlepiej wiesz, co dla mnie dobre jest, więc niech to dzieje się. Proszę daj znaleźć się, albo Ty. Zawołaj mnie, proszę daj znaleźć się, albo ty, zawołaj mnie. Zaśpiewajmy wspólnie. Proszę daj znaleźć się, albo ty, zawołaj mnie. Proszę daj odważnie, proszę daj znaleźć się, albo ty, zawołaj mnie. Tekst prosty, spróbujemy. Proszę daj znaleźć się, albo ty, zawołaj mnie. Proszę daj znaleźć się, albo ty, zawołaj mnie. Proszę daj znaleźć się, albo ty, zawołaj mnie. Zawołaj mnie. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że byliście ze mną. Będę odpowiadał na wasze komentarze zaraz chwilę po. Dzięki, do zobaczenia za tydzień. Hej!